studiu Radiofony witamy dzisiaj pana Zbigniewa Pawlaka, prezesa klubu sportowego Orient. Witam bardzo. Panie Zbyszku, taekwondo to jest pana dziedzina sportu ulubiona. Spotykamy się w związku z 26 Mistrzostwami Polski w Taekwondo, które w najbliższy weekend czekają nas w hali przy ulicy Żużlowej. Hala sportowa częstochowa będzie gościła właśnie ilu zawodników. Mamy już potwierdzonych, wczoraj zamknęliśmy listę i mamy potwierdzonych 650 zawodników, 31 klubów. Taką dodatkową atrakcją będzie to, że zgłosiły nam się również ekipy z Litwy i z Mołdawii. Co prawda są to mistrzostwa polskie, więc najbardziej nam zależy na klubach polskich, ale goście z zagranicy też chętnie przyjmujemy, bo ma to charakter otwarty. Częstochowian dużo wystąpi? Jak eee, wyglądają właśnie nasze szanse? Dużo, bardzo dużo, a szanse, no jak do tej pory szło nam bardzo dobrze, zawsze byliśmy w czołówce klubów polskiej Unii Tequondo i mam nadzieję, że tym razem też tak będzie, ale to jest sport. Nigdy, nigdy nie mów nigdy, tak? Może właśnie powiedzmy sobie w tym momencie trochę więcej o taekwondo, bo to nie jest taki sport jak piłka nożna koszykówka, który wszyscy na pewno znają. Być może dla niektórych to jest nowość. No i kto wie, może się też nowe osoby zainteresują i przyjdą na zajęcia do orientu. Taekwondo jest o tyle fajną dyscypliną, że jest dedykowane praktycznie dla wszystkich. Mamy w klubie dzieci, które mają po 3-4 lata, mamy też dorosłych. Jest sportem ogólnorozwojowym, także mm, zwracamy uwagę na wszechstronny rozwój, nie jest ukierunkowane to przykładowo tylko na siłę. Trzeba rozwijać wszystkie cechy motoryczne i jest to dlatego jest to bardzo e, fajna sprawa, myślę, że dla osób w każdym e, przedziale wiekowym. Musimy zapytać, czy tekłondo to jest dyscyplina tak absolutnie dla wszystkich? Tak, dlatego, że te to nie są tylko, to nie jest tylko walka. Te kłondo jest utożsamiane z walką, ale to nie jest tylko walka, są inne konkurencje, które może będzie trudno akurat tutaj nam opisać, ale są to takie konkurencje, które nie wymagają aż takiej sprawności jak przykładowo walka sportowa. W związku z tym nawet osoby starsze odnajdują się w te i spokojnie mogą a, trenować sobie to. Tylko i wyłącznie dla siebie, bez współzawodnictwa sportowego. Rozumiem, że lista zawodów już zamknięta. Teraz jakby ktoś chciał jeszcze wziąć udział, to już za późno. E, już jest lista zamknięta, jakieś drobne korekty na pewno będą e, losowe przypadki, ale generalnie wszystkie kluby, które miały się zgłosić, wszyscy zawodnicy, którzy mieli się zgłosić, już się zgłosili. Plan był, że plan minimum to było 550 zawodników, mamy 650, więc sporo pomieszczą się wszyscy w HSC? E, Hala HSC jest naprawdę świetna, więc myślę, że spokojnie planujemy 8 albo 10 mat, myślę, że nawet bardziej 10 niż 8, bo chcemy, żeby wszystko przebiegało szybko i sprawnie. Powiedzmy sobie jeszcze, jakie konkurencje konkretnie. Będzie można zobaczyć, w jakich konkurencjach będziemy rywalizować. Mamy konkurencję układów formalnych, y, które ciężko będzie mi akurat w tym momencie wytłumaczyć, na czym one polegają. Zapraszam na hale, będzie można po prostu obejrzeć. I mamy oczywiście to, co jest jakby najbardziej widowiskowe, czyli walki sportowe. Walki są w dwóch formułach. Formule przerywanej, czyli jest to rodzaj y, powiedzmy szermierki na y, ręce i nogi czyli kto pierwszy trafi, ten zdobywa punkt. Jest tak zwana walka ciągła, czyli walka, w której sędzia nie przerywa walki po każdym trafieniu, tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, na przykład jest jakiś faul, wyjście za matę albo tego typu przewinienie. I to jest jakby taka najbardziej, złożony, najbardziej złożona, najtrudniejsza konkurencja ze wszystkich. Rozumiem, że kibice, którzy chcieliby sobie pooglądać te kłondo w tym najlepszym wydaniu, mogą przyjść na hale wstęp bezpłatny. Wstęp jest oczywiście wolny, tak jak wspomniałem, w soboty są dzieci i młodzicy. A w niedzielę są kadeci, juniorzy, seniorzy i weterani. W zależności kto co bardziej chciałby obejrzeć, to zapraszam na sobotę albo na niedzielę, albo najlepiej na sobotę i niedzielę. Przypominamy 13-14 kwietnia, to jeszcze sobie tylko powiedzmy może o oficjalnych godzinach, kiedy otwarcie kiedy zakończenie imprezy? Otwier impreza się zaczyna o godzinie 9 w sobotę i o godzinie 9 w niedzielę. Planujemy, że o 19 się zakończy i w sobotę, i w niedzielę. Uroczyste otwarcie imprezy będzie o godzinie 13.30. Mamy nadzieję, że zawita do nas pan prezydent Krzysztof Matejaszczyk, który imprezę objął swoim patronatem. I podczas tego uroczystego otwarcia wręczamy pamiątkowe statuetki, certyfikaty za stopnie mistrzowskie i tego typu upominki. Zatem jeszcze raz zapraszamy do Hali Sportowej Częstochowa. Jeśli ktoś nie ma planów, chce zobaczyć Tekwondo w najlepszym krajowym wydaniu, to myślę, że. Właśnie tam gościem Radiafon był dzisiaj pan Zbigniew Pawlak, prezes klubu sportowego Orion. Dziękuję bardzo. Dziękuję również i zapraszam.